Witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy o ogrzewaniu słonecznym w domu prywatnym, a także o pracy kotła elektrodowego w takich systemach. Spójrzmy na opcje i schematy instalacji. Wykorzystanie zielonej energii dostarczanej przez elementy naturalne może znacznie obniżyć koszty użytkowania. Na przykład po zainstalowaniu ogrzewania słonecznego w prywatnym domu dostarczą Państwo faktycznie darmowe grzejniki niskotemperaturowe i systemy ogrzewania podłogowego. Należy się zgodzić, że jest to co najmniej oszczędność i wkład w ochronę środowiska. W tym krótkim przeglądzie zajmiemy się cechami konstrukcyjnymi dwóch systemów solarnych. Jest to system z kolektorami słonecznymi i systemem fotowoltaicznym plus kocioł na paliwo stałe. Schematycznie pokażemy, jak zamontować kocioł elektrodowy w takich systemach ogrzewania. Trochę statystyk. Wskaźnik energii słonecznej padającej w ciągu roku na 1 m kwadratowy powierzchni Ziemi nazywany jest słonecznością, albo po prostu promieniowaniem słonecznym. Jest on mierzony w kilowatogodzinach przez metr kwadratowy odjąć rok. W Polsce najwięcej promieniowania słonecznego, ponad 1048 kWh na metr kwadratowy na rok, przypada na południowo-wschodnią część województwa lubelskiego. Centralna część Polski, zajmująca około 50% powierzchni, otrzymuje promieniowanie w zakresie od 1022 do 1048 kWh na metr kwadratowy na rok. Najmniejsza ilość energii słonecznej, poniżej 996 kWh na metr kwadratowy na rok, jest obserwowana w regionie przemysłowym, Śląsk, na terenach przygranicznych Polski z Czechami i Niemcami, a także w regionie Polski Północnej wzdłuż Wybrzeża Morskiego z wyjątkiem samego Wybrzeża. Promieniowanie słoneczne docierające do absorbera kolektora ma trzy składowe. Promieniowanie bezpośrednie, promieniowanie rozproszone i promieniowanie odbite. Natężenie promieniowania w lecie może sięgać nawet 1000 W na metr kwadratowy, a najczęściej mieści się w zakresie 600 do 800 W na metr kwadratowy. W miesiącach zimowych maksymalne natężenie bezpośredniego promieniowania wynosi od 400 do 500 W na metr kwadratowy. Ważnym parametrem dla wykorzystania energii promieniowania słonecznego jest czas nasłonecznienia. W Polsce parametr ten waha się od 1200 do 1700 godzin. Na rysunku przedstawiono zmienność czasu trwania napromieniowania słonecznego w Polsce. Problem wykorzystania energii promieniowania słonecznego z maksymalną wydajnością jest rozwiązywany na dwa sposoby. Poprzez bezpośrednie ogrzewanie w kolektorach cieplnych i baterie słoneczne fotowoltaiczne. Fotowoltaika najpierw przekształca energię promieni słonecznych w energię elektryczną, a następnie poprzez specjalny system przekazują ją odbiorcom, np. kotłowi elektrycznemu, ale wróćmy do tego. Kolektory słoneczne ogrzewane pod wpływem promieni słonecznych ogrzewają nośnik ciepła systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Pomimo oczywistych postępów w wypracowywaniu technologii dotyczących gromadzenia, akumulacji i wykorzystania energii słonecznej istnieją zalety i wady. Najbardziej oczywistą zaletą wykorzystania energii słonecznej jest jej dostępność dla społeczeństwa. W rzeczywistości, nawet przy najgorszej i najbardziej zachmurzonej pogodzie, energia słoneczna może być zbierana i wykorzystywana. Drugi plus to zero emisji. W rzeczywistości jest to najbardziej przyjazny dla środowiska i naturalny rodzaj energii. Baterie i kolektory słoneczne nie wydają hałasu. W większości przypadków zakładane są na dachach budynków, nie zajmując przy tym użytecznego obszaru przeległego terenu. Wadą wykorzystania energii słonecznej jest zmienność oświetlenia. W ciemności nie ma co zbierać. Sytuację pogarsza fakt, że sezon grzewczy szczyci się w najkrótsze jasne dni w roku. Konieczne jest monitorowanie czystości optycznej paneli. Niewielkie zanieczyszczenie znacznie obniża wydajność. Ponadto nie można powiedzieć, że działanie systemu na energię słoneczną jest całkowicie bezpłatne. Istnieją koszty stałe amortyzacji urządzeń, pompy cyrkularnej i elektroniki sterującej. Jak podłączyć do systemu grzewczego? Ponieważ urządzenia zasilane energią słoneczną nie mogą zapewnić stabilnego, 24-godzinnego zasilania, konieczny jest system odporny na te braki. Integracja z istniejącym systemem ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę jest inna dla kolektora słonecznego i fotowoltaiki. Schemat z kolektorem wodnym. W zależności od przeznaczenia kolektora ciepła stosowane są różne systemy połączeń. Istnieje kilka wariantów. 1. Wersja letnia do zaopatrywania w ciepłą wodę. 2. Wersja zimowa do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę. Wersja letnia jest najłatwiejsza i może się nawet obejść bez pompy cyrkulacyjnej z obiegiem naturalnym wody. Jeśli naprawdę chcesz osiągnąć najbardziej efektywną pracę kolektora słonecznego, system połączeń stanie się bardziej skomplikowany.
w układzie kolektora słonecznego krąży niezamarzający nośnik ciepła. Pompa pod kontrolą sterownika zapewnia cyrkulację wymuszoną. Regulator obsługuje pompę obiegową na podstawie wskazań co najmniej dwóch czujników temperatury. Pierwszy czujnik mierzy temperaturę w zasobniku, drugi na rurze podawania gorącego nośnika ciepła kolektora słonecznego. Gdy tylko temperatura w zbiorniku przekroczy temperaturę nośnika ciepła, w kolektorze regulator wyłącza pompę obiegową, zaprzestając cyrkulacji nośnika ciepła w systemie. Z kolei przy spadku temperatury w zasobniku poniżej temperatury zadanej włączany jest kocioł grzewczy na paliwo stałe lub elektrodę. Jak widać, kocioł elektrodowy jest montowany szeregowo. Chociaż w jednym z poprzednich filmów pokazałem Ci obwód z równoległym połączeniem kotła elektrodowego z paliwem stałym. Nie ma żadnego właściwego schematu połączeń i w każdym przypadku należy użyć jednego lub drugiego. Chodzi o to, że lepiej jest sterować dwoma kotłami, gdy oba są połączone szeregowo. Wówczas nie jest konieczne instalowanie zaworu trójdrożnego, ani wymuszanie zamykania zaworu przy przełączaniu z jednego kotła na drugi. Łatwiej jest również sterować kotłami według taryfy dziennej i nocnej. Na przykład, gdy zostanie osiągnięta taryfa nocna, kocioł elektrodowy będzie miał pierwszeństwo, a rano, gdy skończy się taryfa, włączy się kocioł na paliwo stałe i kolektory słoneczne. Schemat z fotowoltaiką. Logiczne jest zastosowanie podobnego schematu podłączenia baterii słonecznej do sieci energetycznej, jaki jest realizowany w przypadku kolektora słonecznego. Schemat połączenia w takim przypadku jest znacznie łatwiejszy i wygląda następująco. Z paneli słonecznych ładunek trafia do regulatora ładowania, który działa jak stabilizator napięcia. Następnie prąd elektryczny dociera do przetwornicy, gdzie następuje zamiana prądu stałego 12 V lub 24 V na zmienny prąd jednofazowy 230 V. Gdy moc prądu elektrycznego z panelu słonecznego spada, urządzenie SZR samoczynnego załączenia rezerwy zapewnia podłączenie odbiorników do wspólnej sieci energetycznej. Nasze sieci energetyczne są przeznaczone do wytwarzania energii i mogą pracować w dwóch kierunkach – od źródła do odbiorcy i z powrotem. Z tego powodu można sprzedawać energię elektryczną poza sezonem grzewczym i odebrać ją, kiedy będziesz jej potrzebował. Kocioł elektryczny pracuje w połączeniu z kotłem na paliwo stałe i włącza się przy spadku temperatury w systemie grzewczym, podobnie jak system kolektorów, który oglądaliśmy kilka minut temu. W tym przypadku gorąca woda jest dostarczana przez ogrzewanie zimnej wody w kotle z grzałką elektryczną. Można też zainstalować zbiornik z wężownicą, zbiornik z ogrzewaniem pośrednim. W tym przypadku podczas eksploatacji kotła na paliwo stałe nie będzie się wydawać energii elektrycznej na ogrzewanie wody. Stosowanie fotowoltaiki jest korzystne, ponieważ daje ona bardziej uniwersalny rodzaj energii, ale nie można jej porównać pod względem wydajności z kolektorami słonecznymi. Te ostatnie nie mają jednak możliwości magazynowania energii w przeciwieństwie do baterii fotowoltaicznych.